Witam Państwa na kanale księdza arcybiskupa Jana Pawła Lęgi. Witam księdza arcybiskupa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Chciałem zaproponować księdzu arcybiskupowi cykl rozmów wokół książek księdza arcybiskupa. Trochę minęło już czasu, znaczy od wydania pierwszej książki to chyba minęło 5 lat. Ukazały się 4 książki. One zawierają bardzo ważne treści. Razem w sumie stanowią pewien ważny wykład wiary i wszystkiego tego, w co w tą wiarę godzi. No i one dotyczą fundamentalnych spraw, do których no, trzeba wciąż wracać. I chciałem zacząć od książki, przerywam, pokazuję ją teraz widzom. Przerywam zmowę milczenia i tam jest taki punkt pod tytułem Zmowa hierarchów polskich i w tym punkcie czytamy: dzisiaj Chrystus jest w Polsce bezbronny. Wszyscy się bronią, biskupi się bronią, mają dobre pałace, dwory mają dobre, ale Chrystus jest bezbronny dzisiaj, a my go powinniśmy bronić. Kardynałowie, nie daje się im tego biletu kardynalskiego dla ozdoby, a daje się dlatego purpurowy, że powinni walczyć za Chrystusa aż do przelewu krwi i nie bać się tego. A oni cicho siedzą. To jest zmowa milczenia. Tu drugi fragment z tego samego punktu. Najpierw muszą naśladować Chrystusa, później tych świętych, którzy naprawdę Go naśladowali na ten sposób i możliwości, jakie były w tych czasach. Dlaczego nie robią tego dzisiaj? Dlaczego? Dlatego to jest zmowa milczenia. A kiedy jest zmowa milczenia, to biedni ludzie nie wiedzą, co robić. Kiedy pasterz nie czuwa nad trzodą, to trzody porywa wilk, diabeł. Mógłbym prosić o rozwinięcie tej myśli? No, chyba tam już trudno nawet coś rozwijać, bynajmniej poszerzyć ją można tylko, bo ona jest zasadnicza dość, no bo źródłem postępowania biskupów, którzy są następcami apostołów, kardynałów, które są również biskupami, tylko jakby mają inny rodzaj biletów, bo tam mogą z nich wybierać papieża i oni mogą głosować na kolejnego papieża, jeżeli gdzieś tam umarł albo zginął, albo cokolwiek jeszcze z nim się wydarzyło. I powinni naśladować Chrystusa najpierw, potem apostołów, których Chrystus wybrał sobie i dał ich następcom taką samą władzę jak pierwszym, ażeby szli i nauczali wszystkie narody na całym świecie. Wszystkie narody, nie jakiś jeden naród, do tego narodu pójdziemy, do tego nie pójdziemy, tam będziemy, tam nie będziemy. Chrystus poszerzył do wszystkich narodów. Czy dojdą apostołowie w swoim czasie, czy nie dojdą, ale Chrystus daje wskazówki, wskazuje cel, gdzie mamy iść. I nie tylko siedzieć przy swoich tam dworcach, pałacach, zająć się łowią ryby, zająć się polowaniem, zająć się plotkowaniem, zająć się jakimiś tam takimi odwiedzinami polityków kolejnych, jakimś tam zasiadywaniem w europarlamentach i nie wiadomo gdzie jeszcze, na jakich posiedzeniach komisji państwowych albo jakichś tam partyjnych posiedzeniach, czy kiedy biskupi jedni za taką partię głosują, inni przeciwko takiej partii głosują, kiedy oni siedzieli między sobą nie według tego, na ile oni poznali Chrystusa i głoszą Chrystusa, ale według partyjki partii, ażeby od nich otrzymywać jakieś dywidendy dla remontu kościołów, pałacu, żeby nie zjeżdżać na tym świecie, nie dbając o chwałę Chrystusa i nie dbając o zbawienie dusz, dla których Kościół jest ustanowiony. Chrystus swoim życiem pokazuje apostolom swoim, w jaki sposób oni powinni pracować. Chrystus rodzi się w stajni, umiera na krzyżu. Chrystus nie ma gdzie przespać się, nie ma gdzie odpocząć, ciągle w ruchu z apostolami, naucza, wyczerpany, jak Pismo Święte mówi, nawet jakby odchodzi od zmysłu. Na tyle jest wyczerpany w tych swoich zadaniach jako prawdziwy Mesjasz i zostawia taki przykład swoim apostolom. My wiemy, że w historii Kościoła katolickiego przez 2000 lat byli taki apostolowie. Jest zapisana ich historia, jest zapisane ich czyny, jest zapisane ich działania na stronicach różnych książek, ich biografii, jak oni działali, jak jeździli, tam jak na pieszo chodzili, odwiedzając parafii w górach, na pustyniach, w gorących klimatach, w chłodnych klimatach, jak apostoł Paweł mówi, cierpiał za to, że głosił Chrystusa, to statek się rozwiał, to cierpiał od swoich, tych, które wydawało się bliskie jemu, to od wrogów swoich, to na polu cierpiał, to w mieście cierpiał, ale dzięki Bogu, mówi apostoł Paweł, że to wszystko z nim się wydarzało, bo łaska Boża jednak jemu towarzyszyła w jego przepowiedniach. I kiedy on się zwraca do słuchaczy swoich, to mówi im, dla mnie, jako dla apostola, mówi Paweł, byłoby dobrze, żeby ja odszedł swego życia, bo ja się połączę z Chrystusem, do którego każdy z nas powołany dążyć i dojść. Ale dla was, mówi apostoł Paweł, dobrze, że ja pozostał, bo będę wam głosił tą prawdę, którą wy nie wszystkie wiecie, a jak poznacie ją, to i też będziecie głosić innym, podobnym wam. Apostoł Paweł mówi, że on nic nie ma z tego, że Ewangelię głosi, tylko jedno cierpienie. On jest posłany jak owca do wilków. Jedno cierpienie, jedno za drugim cierpienia. I jeszcze będzie skazany za to, że Chrystusowi służył, jak mówię, tradycja, był ścięty mieczem w czasach wielkich prześladowań. Ale apostoł Paweł nie zapomina swego zadania. On jest jak niewolnik na polu bitwy, na polu pracy, na polu głoszenia chwały Chrystusowej. On Chrystusa pokazuje w porę i nie w porę. Wszędzie szuka ludzi, pisze im listy, zwraca się do nich, wybierając różne przypowieści, żeby im w najprostszy sposób udostępnić im wiedzę i poznanie Jezusa Chrystusa, którego sam poznał, chociaż był jego prześladowcą z początku, jak Saul, jako prawdziwy faryzeusz, jako Żyd, walczył z Chrystusem, z chrześcijanami. Kiedy Chrystus jego nawraca, on wtedy poznaje, że on walczył właśnie z tym, którego nie poznał do końca. Walczył z Bogiem, chociaż był wierny tym przypisom swojej religii. Dzisiejsi biskupi i kardynałowie wraz z Bergoglio, oni zdradzili temu zadaniu, idźcie, nauczajcie cały świat. Oni zatrzymali się na swojej chwale, na swoich miejscach zarobkowych, tak by powiedziałem. Apostoł Paweł mówi, że on nic z tego nie ma, tylko chłosty cierpienia, a to ich dzisiejszych biskupów, kardynałów, miejsce zarobkowe. Oni nie głoszą Chrystusa, nie podpadają pod krytykę wielką, nikt na nich nie napada specjalno, nikomu oni niepotrzebne. To takie trupy żyjące, na których nic nie zwraca uwagi. Ich nie słychać w przestrzeni publicznej, nikt nie słyszy ich głosu, A jak głos ich gdzieś się pojawi, to taki bełkot, który nic nie ma wspólnego z Chrystusem, tylko z dzisiejszym światem, z agendą masońską, która opowiada o powszechnym braterstwie. I wiem o tych księgach tam, które jakby Bergoglio napisał tam, wszyscy bracia jesteśmy. Chrystus przychodzi, głosi prawdy, bo sam jest prawdą. Pismo Święte mówi, prawda nas wyzwoli. I tą prawdę Chrystus mówi apostołom, idźcie i głosy całemu światu. I za tą prawdę trzeba cierpieć. Jeżeli nawet tak bez okularów, bez binokla, bez jakichś takich specjalnych urządzeń popatrzeć na to wszystko, co dzisiaj się dzieje, to dzisiejszy te następcy apostołów, który zwietrzała ich wiara, oni dawno zapomnieli, co mają robić, to nawet pobieżnie, tak patrząc na to wszystko, jest prześladowany tylko te biskupi, kardynałowie, które jeszcze są, które naprawdę głoszą Chrystusa Jezusa. Oni prześladowani na razie w słowach, wyszedzane w środkach masowego przekazu, elektronicznych i piszących i różnych innych. Wszystkie na świecie próbują w jakiś sposób ich dotknąć, tak aby im było boleśnie, tak aby ich wyśmieszyć, tak aby na nich sprowadzić wszystkie klęski, nazwać ich faszystami, że oni mówią mową nienawiści i tak dalej. Takich można dzisiaj na palcach dwóch rąk, to jeszcze tak nie do końca można znaleźć tych, które naprawdę głoszą tego Chrystusa w porę i nie w porę, napominając sobie samym i ludziom, do których posłani, te wielkie prawdy o tym, że Bóg chce zbawienia człowieka. Bóg jako najlepszy ojciec chce, ażeby każdy jego dziecko, każdy z nas, to jest obrazem i podobieństwem Bożym, doszedł do szczęśliwej wieczności i cieszył się miłością Boga na wieki. Ale do tego, żeby tam dojść, trzeba przejść przez te trudności dzisiejszego świata, w którym my mieszkamy dzisiaj, mieszkańcy dzisiejszego czasu. Tam się już swoje otrzymali, czy chłosty, czy nagrody, które żyli przed nami. A my dzisiaj, ludzie XXI wieku, którzy również powołani do zbawienia, ale my dzisiaj chodzimy do nasza, do Kajfasza i nie wiemy, gdzie prawdziwa droga. Wiele ludzi jest zagubionych. A to ze względu na to, że dzisiejsi apostolowie, ja bym wziął w nawiasy ich apostolstwo, oni sami nie wiedzą, gdzie idą i nie głoszą Chrystusa Jezusa tym ludziom, do których posłanie. Sami idą na zatracenia i wprowadzają wielki zamęt i błąd wielu ludzi i narody po całym świecie. Oni najwięcej dzisiaj winni w tym chaosie, który jest w świecie i w tym wszystkim bordelu, który na świecie się dzieje. Biskupi, kardynałowie wraz z Bergoglio i wszystko po soborowie, które było na tyle zepsute, dopuszczenie do władzy w kościele, oni rozminęli się, poszli inną drogą, którą Chrystus im wytyczył, jako pierwszym apostołom i ich następcom po dzisiejsze czasy, aż do skończenia wieku, kiedy Bóg swoją wolą i swoim zamiarem, swoim planowaniem zakończy te wszystkie dzieje, to w Jego rękach wszystko to się znajduje. Dlatego dzisiejsi apostolowie, ich wina jest w tym, że oni poddali się światu, wsłuchują się to, co świat mówi, nie nauczają świat prawdy o Bogu, o wieczności, o prawdziwym przeznaczeniu człowieka, że musi iść do świętości, musi nieść swój krzyż. Chrystus jawnie mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Nie da się iść za Chrystusem, nie niosąc swego krzyża. A dzisiejsi mówią, że nie trzeba krzyż nieść, nie trzeba się spowiadać, nie trzeba pokutować za swoje grzechy. Można żyć tak, jak to się mówi, po bratersku, nie do kogo nie mać jakichś pretensji. My nie mamy pretensji do kogoś. Na odwrót, jeżeli jesteśmy apostolami, księżmi, to nasza sprawa jest uprzedzać ludzi o tym, co jest zło. Jeżeli lekarze czy jakieś medyczni pracowniki różnych szczebli, oni pomijają, że zbliża się jesień, może być wirusy przychodzić, trzeba być ostrożnym, trzeba zabezpieczyć się, pić jakieś takie czy inne tabletki, używać jakiegoś tam czosnku, cebuli, jakiejś tam musztardy, nie wiadomo co jeszcze, żeby zapobiec swemu zdrowiu i życiu. No i my nie mówimy, że oni mają do nas mowy nienawiści, że zabraniają nam chodzić na ulicach, jak nam się podoba, a ciągle mówią nam, oszczędzajcie się tam, odzież dobrą bierzcie, jakieś buty dobre miejcie. Dlaczego mają wtedy za złe biskupom, kardynałom, papieżowi, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, którzy też powinni to robić, uprzedzając ludzi, mamie, tacie, babci, dziadkowie. Oni powinni uczyć swoich dzieci i wnuków tego wszystkiego, co sami się nauczyli, a żeby prowadzić ludzi przez ten świat do życia wiecznego. To jest tylko lęk z podolu. A diabeł, który rządzi światem, nie obiecuje nam życia wiecznego. On chce nas jego pozbawić. Dlatego robi takich apostołów dzisiejszych jak tygrysy bez zębów, jak lwy bez zębów, bez tych kły, które już nie zdolają porwać tego powiedzmy byczka czy jakiejś sarenki. Oni nie zdolają już zdobyć do sieci Królestwa Niebieskiego ludzi, bo oni sami ich nie mają, tej mocy, tej wyrwy, tej takiej mocy, która od Boga pochodzi. Laska nimi nie kieruje nimi laska, a imi kieruje jakaś wygoda cielesna, swego stanu, ażeby nie pod kogo nie podpaść. I to nie są apostołowie, to jest biedaki, godni politowania dzisiejszy Bergoglio, jego ta świta watykańska, który sobie ponastawiał najgorszych z gorszych. Te biskupi, które są w tym dzisiejszym świecie, którzy wybierani gorsi z gorszych, a nie lepsi z lepszych, a gorszy z gorszych. Dlatego mamy dzisiaj to, co mamy. I to, co mówiło się w tej książce, jak pan Stanisław tutaj cytuje, tam prawie to było gdzieś na pewno już 3-4 lata temu, ono dzisiaj jeszcze więcej aktualne. Jakiś syn odbywa od synodalności, wcichacza tam, zmawiają się, jakby nam po tym wszystkim nawiązać do biskupów różne te bzdury, które tam powymyślają, że komunię święty można już rozdawać rozwodników, nawet jeżeli oni tam żyją sobie między sobą jak prawdziwe małżeństwo. Już to można, już z ręki Bergoglio, jego Fernandez, jak on tam się nazywa, ten od doktryny wiary, który powinien dbać o doktrynie wiary, a nie prosto dawać wytyczne te, które świat i tak daje każdemu rozputniku. Rob to, co chce tam. Po co tam ten Fernandez jeszcze jako doktryny wiary? Po co jeszcze Bergoglio? Bo on to pozwolił. Ludzie i tak sobie pozwolili na to wszystko. A my powinni stać na tym, co jest Boże i co prowadzi nas do Boga, do wiecznego życia, a nie do tego życia w grzechach, w uzdaniach, w perfidiach i potem jeszcze chcemy u Boga coś tam mieć? Jakim prawem? Nie ma ani ludzi, ani narodów, nie każdego dzielnego człowieka, który sobie kupił za jakieś fałszywe mamony życie wieczne. Tylko cnotliwym życiem, tylko nawracaniem się do cnoty, do życia i naśladowania Jezusa Chrystusa, to jest prawdziwa droga do zbawienia. Wszystko inne prowadzi nas na manowce do zatracenia, do piekła. I biskupi dzisiaj tego nie głoszą, kardynałowie tego nie głoszą, bo jeden drugiego boją się po tych szczeblach hierarchii duchownej. Boją się jeden drugiego, kardynałowie boją się Bergoglio, biskupi boją się kardynałów, księża boją się swoich biskupów, wikariuszy boją się swoich proboszczów, siostry w zakonach, zakonników w klasztorach, boją się swoich głupich przełożonych, które już dawno jest poddanie tej wszystkiej narracji z góry, ustawiają, co mają robić. Oczywiście są niektóre te, które jak białe wrony w tych klasztorach, czy między biskupami, ale oni biedni nie mają możliwości przybicia do większego tłumu ludzi. Ich halmują na wszystkich szczeblach. Ich halmuje świat zepsuty i halmuje Watykan. Tak nie wiadomo, jak biskupi w Stanach Zjednoczonych, który mówi, no dobrze, Bergoglio, niech sobie będzie Bergoglio, ale ja będę głosił o Chrystusie, bo Chrystus jest najważniejszy. To po jakimś czasie, jak takie ogłoszenia zrobił, no to posłali im audyt z Watykanu, żeby go uciszyć, zbadać jego nauki, które są ciągłość nauki od Chrystusa pochodzącej od pierwszych apostołów, ale oni będą teraz badać nie według tego, jak ta nauka polega od Chrystusa pochodząca, nie tak jak od pierwszych apostołów, a tak jak teraz będzie pochodzić od bergolianizmu, po Soborowie II Watykańskiego. W tym Novus Ordo i w tych wszystkich nowościach, tak jak to się mówi na co dzień, new. Do zepsucia, tak jak w reklamach są zawsze nowe, a to same stare, tylko w innych opakowaniach, takie same zepsute, nie do zjedzenia, nie do picia, wszędzie chemia, tylko nowe. I tak samo dzisiejsi biskupi, kardynałowie próbuje się kibicować z tym, żeby każdy wykazał się swoją głupotą w dążeniu do nowego, tego co świat propaganduje, a nie tego co Chrystus ich posłał wykonywać żmudne zadania, głoszenia chwały Bożej i wprowadzania ludzi na drogę do zbawienia, na żmudną, kamienistą drogą, która prowadzi do zbawienia, a oni prowadzą na drogę, która prowadzi na zatracenia, na drogę szeroką, przestrzenną, prowadzają masy ludzi, które się wydaje, jak nas tutaj jest więcej, to my dojdziemy do jakiegoś celu. Dojdziecie do celu, a i tam będzie diabeł was spotykać swoim orszakiem diabelskim. Ale jeżeli zejdziecie z tej drogi szerokiej, przestrzennej, gdzie dzisiaj się mówi spokój, bezpieczeństwo, kłamstwo totalne, bo dzisiaj wprowadza się chaos totalny, jak wydawało się tym twórcom chaosu, że to będzie regulowany chaos, a on wychodzi spod kierownictwa, przestaje być regulowany. Wojna na wojnie, przestępstwo na przestępstwie, dlatego że biskupi milczą, dlatego że świat duchowny nie pokazuje swojej wyrwy, swego zapału pójścia za Chrystusem Jezusem. I to na szczeblach, powiedzmy, od Watykanu aż po ostatniego wierzącego na tym świecie człowieka, który może być ja albo każdy z nas. Tak co wróćmy do prawdziwej nauki Chrystusa, do prawdziwej nauki apostołów, do tych wszystkich, którzy głosili nam ją i słowem, i uczynkiem przez całe życie w tradycji Kościoła katolickiego. I do tej pory, dopóki do tego nie wrócimy, będziemy dalej żyć w chaosie, w zadymieniu, który pochodzi od swędu diabelskiego, jak mówił Paweł VI, który nawet sam on dostrzegł, że ten swęd szatana dzieje w Kościele. To już nie swęd, a wielka ława, która wychodzi z sieluści diabelskich i niszczy wszystko na swojej drodze, wszystkie sakrum, wszystko świętość, a daje ohydę spustoszenia we wszystkim, co tylko możliwe na tym świecie, gdzie ludzie mieli kiedyś wartości, które mieli sakrum. Dzisiaj to wszystko w ich sercach zniszczone. Pozostała pustynia, a nie oaza w pustyni, gdzie mogą jej mać te, które jeszcze idą drogą prawdziwego nawrócenia. Nawracajmy się, wierzmy w Ewangelii, bo wszystko inne dzisiejsze narracje Kościoła katolickiego, który już dawno przestał być prawdziwym Kościołem katolickim, budynki są jeszcze jako budynki, ale w nich już nie ma ducha prawdziwego. I jego nie ma ze względu na to, że tam nie są te ludzie, które sami mają ducha apostolskiego Chrystusowego i dlatego ich jalowe wypowiedzi, ażeby wszystkim ugodzić, wszystkich pochwalić i żeby tylko zajmować stanowisko takie, żeby do śmierci dożyć i jeszcze na pierzynie ich tam pogrzebią i do nieba wejść. Na próżno się staracie i wasze fałszywe zachcianki, biedni biskupi, kardynałowie Bergoglio. Prowadzicie owce do wilków na zjedzenie i będziecie sami razem z nimi tam w piekle, do czego prowadzicie. I tylko te, które wyszli z tego systemu i te, które idą i dalej nauczają nauki prawdziwego Chrystusa i dalej na sposoby możliwe, może nawet na takich jak dzisiaj rozmawiamy, tu pan Stanisław nagrywa, a ja to mówię, co mówię. I te, które będą chcieć to słuchać, do których uszu to dojdzie, które jeszcze nie stracili katolickiego węchu, jeszcze mają katoliczne nazwy, katolicki nos, to te mogą rozumieć i dziękować Bogu, że ktoś do nich jeszcze przemówił. A inne wszystko to tylko na emocjach, na uczuciach, na tym, że wszystkie jednakowe, wszystkie cieszymy się na wesoło, ale to nie jest droga do Chrystusa Jezusa. Amen, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo księdzu arcybiskupowi. Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen.